szkoły uczyli nas siostry zakonne. A co Pani pamięta jeszcze o tej szkole? Ta szkoła, ten kościół i ta szkoła to postawił ksiądz, ale jak on się nazywał, już zapomniałem, Hryniewiecki. 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 Bardzo mu się podobał ten plac. A tam byli sami Żydzi. I oni bardzo niszczyli tych chłopów, jak jeździli z Biocyk, jechali na targ do Złoczowa, a jechali z powrotem, to oni mieli te szynki i oni tam te chłopy wszystko przepijali. A temu księdzu bardzo się podobał, to biskup był, bardzo się ten plac podobał. I jego rodzina była górka, obok, nie wiem już jak ta wioska się tam nazywała. Łuka. W Łuce był? Nie. Po tej stronie. Ambroży? Nie. Od Kozaków na północ. Tam oni gdzieś mieszkali. Troszaniec? Może nie? Troszaniec był na wschód. Aha. A to na północ. Nie wiem, monastyrek? Nie pamiętam, nie wiem, nawet nie wiedziałam, jak ta się wieś nazywała. I tam była jego rodzina, górki, to był jakiś dziedzic, bardzo bogaty. I on był jego rodziną. A ten biskup, to on był na Syberii. I tam na Syberii był. I jemu nawet ziobro miał jedno wyciągnięte i srebrne włożone. Ale ta rodzina i on jakiś byli bardzo bogaci, że wziął ten biskup, tym Żydom, powiedział, znaczy wstrzymał, że nie wolno im więcej sprzedawać było wódki jak 5 litrów na raz. Także im się skończyła ten zarobek, bo taki chłop chciał od razu 5 litrów. Co te psy tam? I jak się skończył ten zarobek i oni już nie mieli takiego zarobku tam, i ten biskup im obiecał, że im za wszystko zapłaci, za tą ziemię. Zapłaci, niech oni sobie wyjadą. I to jeszcze mówię, żeby wyjechali do Ameryki, bo tu będzie chyba bardzo... Chyba chciałby kawę zrobić? Nie, dziękuję. Naprawdę? Można zrobić? Nie. Żeby oni powyjeżdżali. Bardzo, cała wieś to był sam Żyd. I on to sprzedał. Oni to sprzedali. I ten biskup kupił to wszystko, tylko 2 rodziny zostały. I na tym miejscu postawił kościół, plebanię i tą szkołę. Ale to nie była szkoła jako szkoła, tylko jaka ochronka dla biednych dzieci. A że tych dzieci tak na wiosce nie było takich, zrobili z tego szkoły. I to była szkoła, ukrycie Ambroży, naokoło chodzili do tej szkoły. I tam sprowadził te zakonnice. Sprowadził zakonnice i oni tam mieli i krowy, i takie gospodarstwo. I uczyła. Była taka jedna nauczycielka, która uczyła, siostra Maria. I myśmy chodzili do tej szkoły. Ja chodziłam do 4. klasy tam. Już 4. klasę to już za ruskich. Ja kończyła, jak przyszli. Ale ona właśnie uczyła tej szkoły. I to z Ambrożów, z tych takich pobocznych wiosek, te dzieci wszystkie chodziliśmy do tej jednej szkoły. Tam była szkoła do 4. klasy. A a kto chciał więcej, kto był zdolny i chciał więcej się uczyć, to musiał iść do Złoczowa.